Prawie wszystko o Biblii. Radio Józef 96,5 MHz w audycji Prawie wszystko o Biblii razem z panią profesor Anną Świderkówną rozmawiamy dziś o Mojżeszu. Wspomniałyśmy na początku o postaci Abrahama, bo ta postać zajmowała nam ostatnie dwie audycje. No i teraz taki fragment z życia Mojżesza, który właściwie każdy zna na pamięć, pani profesor. No każdy przynajmniej... Jest pani optymistką. No jak na powołanie Mojżesza i słowo jestem, który jestem. No wszyscy znają i rozumieją, co to jest. No przynajmniej znają. Tak. Bo w pełni nie rozumie tego nikt. To teraz tak. Odeślemy dla tych, którzy z nami tutaj może śledzą razem z Pismem Świętym. Jesteśmy w Księdze Wyjścia w 3 rozdziale. Tak jest. Gdzie Mojżesz pasie stado swojego teścia, niedaleko zresztą góry Sion, i widzi raptem krzew, który się pali, ale nie spala. I stara się, zbliża się do tego krzewu, żeby mu się przyjrzeć. I wtedy słyszy głos z tego krzewu. Zdejmij sandały, bo miejsce, na którym stoisz, jest święte. Cała rzecz polega na tym, że my mamy fałszywe pojęcie, znaczy fałszywe. Nie tyle fałszywe, ile niewłaściwe dla Biblii pojęcie świętości. Dla nas święty jest przede wszystkim ktoś, kto jest kanonizowany. W Biblii hebrajskiej świętym jest naprawdę tylko Bóg. I to znaczy, to słowo święty znaczy zupełnie inny. Najbliższe temu jest przymiotnik transcendentny. Ten, z którym nie ma żadnego porównania. I teraz święty jest także przedmiot albo człowiek wtedy, kiedy jest, należy do Boga. Kiedy Bóg położył na nim swoją pieczęć w pewnym sensie. Tutaj jest ziemia święta, dlatego że Bóg się na tej ziemi objawia. Natomiast jeżeli chodzi o ludzi, to tutaj dla mnie takim pouczającym przykładem jest wstęp do początek listów, dwóch listów świętego Pawła, zresztą nie tylko tych dwóch, ale tu może specjalnie wyraźne, to są pierwszy i drugi list do Koryntian, gdzie adresaci tych listów są nazwani świętymi, ale jak poczytać te listy, to się okazuje, że oni nie są świętymi według naszego pojęcia, zupełnie nie, tylko oni są chrześcijanami. Więc są już mają tą pieczęć Boga na sobie. Należą do Boga. Powinni należeć do Boga. To też jest od razu nauka dla nas. Teraz natomiast Mojżesz. Mojżesz. Zdejmuje sandały, bo ziemia, na której stoi, jest święta. Tak. Czyli należąca do Boga. Ziemia należy do Boga, bo Bóg się na niej objawił. Tutaj. I teraz tutaj Bóg poleca Mojżeszowi, żeby udał się, że tak powiem, do Egiptu, powrócił, bo to jest historia, kiedy Mojżesz musiał uciec z Egiptu, i żeby wyprowadził z Egiptu swoich rodaków. Słyszę słowa Mojżesz, ja będę z tobą. Ale Mojżeszowi te słowa jeszcze nie wystarczają. I pyta się Boga. Oto pójdę do Izraelitów i powiem im, Bóg ojców naszych posłał mnie do was. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest jego imię, cóż ja mam im powiedzieć? I tutaj, proszę państwa, jest sprawa bardzo ważna, dlatego że dla nas imię nie jest takie ważne, jak było w starożytności w ogóle, a w Biblii, czy w świecie bliskowschodnim w szczególności. Imię zawiera w sobie istotę tego, kogo się nazywa. I tutaj Bóg odpowiada na tą prośbę Mojżesza. A czy to nie było bezczelne, przepraszam, ze strony Mojżesza, pytanie się Boga o imię?
To znaczy, to było, powiedzmy sobie, w pewnym sensie zuchwałe. Dlaczego? Jeszcze dlatego, że imię zawiera w sobie, znaczy ten, kto zna imię czyjeś, to ma nad nim władzę, jak gdyby. Może go, nie dotyczy oczywiście samego Boga, ale takie jest przekonanie ludzi, że ludzi całego świata, zresztą pogańskiego. Także, że jeżeli nazwiemy, użyjemy właściwego imienia, właściwie nazwiemy bóstwo, to to bóstwo musi nas słuchać w pewnym sensie. Tylko, że ta odpowiedź, którą Mojżesz otrzymuje od Boga, jest trochę niezwykła. Mianowicie Bóg odpowiada Mojżeszowi: jestem, który jestem. I pytanie, co to znaczy? To znaczy, my znamy takie tłumaczenie tego zdania, może to tak? Nie, więc można powiedzieć jedno. My znamy takie tłumaczenie: jestem, który jestem. Tak samo zresztą tłumaczy święty Hieronim w Wulgacie: sum qui sum, to znaczy dosłownie jestem, który jestem. Tylko cała rzecz polega na tym, że tak jak ja lubię mówić moim słuchaczom, tutaj tylko jedno słowo jest przetłumaczone na język polski wiernie. To znaczy, który. Bo zresztą ten zaimek, który po hebrajsku, to jest asher, i to może być męski, żeński, może być liczba mnoga, to będzie zawsze asher. To się nie odmienia w ogóle. Natomiast cała rzecz polega na tym, że to nie jest ani jestem. Tutaj cała trudność leży w czasowniku. Mianowicie to jest czasownik zresztą stary, użyty tutaj, ale przede wszystkim pierwsza trudność polega na tym, że czasownik hebrajski nie ma czasów. Ma bardzo dużo form, natomiast nie ma czasów. To jest forma, czy aspekt, jak się mówi w gramatyce polskiej, niedokonany. I ten aspekt niedokonany może znaczyć czas teraźniejszy, może oznaczać czas przyszły. Może jeszcze oznaczać różne inne rzeczy, ale ja już nie chcę Państwu mieszać w głowie. Głównie to będzie czas przeszły, czy przyszły, albo czas teraźniejszy. Czyli to może być: jestem, który jestem. I tak wyrażone to imię może oznaczać uchylenie się od podania imienia. Bo jestem, który jestem, no to nie jest jeszcze podanie imienia naprawdę. Ale może też oznaczać jestem, który będę, albo będę, który będę. Bo to może być równie dobrze czas przyszły. Ale jeszcze nie na tym koniec. To nie jest jestem. To znaczy, to nie jest dosłownie jestem. Po polsku, jak mówimy, to mówimy: ja jestem tutaj, ale także ten stół tutaj jest. I to jest ten sam czasownik. Natomiast tutaj został użyty taki dynamiczny czasownik. Dynamiczną, oznaczający dynamiczną obecność. Jestem z tobą. Jestem dla ciebie. W pewnym sensie ja nieraz to mówię wtedy, kiedy rozmawiam o tym tekście, że ten stół jest. Natomiast ja jestem dla Państwa, dla wszystkich moich obecnych słuchaczy. Ja jestem dla Was. I tutaj jest właśnie ten odcień. Tu Bóg po raz pierwszy właściwie przedstawia się imiennie jako ten, który jest dla człowieka. I On jest tym Bogiem dla człowieka od pierwszych stron Księgi Rodzaju. Ale tutaj Bóg sam tak o sobie mówi. Jestem tu z wami, tym, który z wami będę. Zobaczycie mnie, kim będę. Bardzo ładnie skomentował to, bo to już jest taki daleki komentarz, francuski teolog i biblista Congar, który to rozciągnął, ja nie potrafię przytoczyć całego jego tego, ale to już jest taka jego daleka interpretacja. Jestem tu z wami, tym, który z wami będę. Zobaczycie mnie, kim będę. Będę waszym przejściem przez morze. Będę
manną na pustyni. Będę wężem miedzianym, który będzie was leczył. Będę tamtym, będę Jezusem Chrystusem. To oczywiście to wszystko się w tym hebrajskim zdaniu nie mieści. Ale ponieważ to znaczy, będę, którym będę, zobaczycie mnie, kim będę. I tu jest ten odcień otwarcia. Przede wszystkim otwarcia na człowieka, na ludzi. Tutaj cała rzecz polega na tym, że ten tekst, te słowa, to imię było tłumaczone, i to bodajże już od czasów tego wielkiego tłumaczenia greckiego, Septuaginty, które powstało, przynajmniej ten tekst był tłumaczony w III wieku, nawet w pierwszej połowie III wieku zapewne przed Chrystusem. I to zostało po grecku przetłumaczone jako jestem będący. No tu można powiedzieć, że Greka miała wygodny ten imię słów, bo już święty Hieronim tłumaczył to z hebrajskiego i przetłumaczył jestem, który jestem, właśnie sum qui sum. Ale to znanie stało się w przyszłości, później, w późniejszych czasach, może nawet już za czasów Hieronima, stało się imieniem Boga przedstawiającego się jako byt absolutny. Jestem tym, który naprawdę jest, który w pełni jest. Państwa, jeżeli weźmiemy ten tekst tak, jak on jest w Biblii zapisany, to trzeba sobie powiedzieć, że autor biblijny nie miał pojęcia o takim, nie ma takiego pojęcia filozoficznego jak byt absolutny. No tak, bo to jest XIII wiek przed narodzinami Jezusa. Powiedzmy sobie, to jest moment, kiedy Mojżesz słyszy te słowa. To zostało zapisane później, przekazywane, tak czy inaczej pojęcia takiego abstrakcyjnego, pojęcia jakby to absolutne wtedy nie było. Mogli to pojęcie mieć już tłumacze Septuaginty, ci, którzy właśnie, jak mówię, w początkach III wieku tłumaczyli, dlatego że oni byli bardzo obyci z kulturą grecką, a Arystoteles, żyjący w IV wieku, miał już to pojęcie Boga jako bytu absolutnego. Byt absolutny to jest taki zamknięty w sobie, który nic i niczego nie potrzebuje i wobec tego nic i niczego nie kocha. I tutaj jest ta... A Bóg biblijny jest od początku Bogiem dla człowieka. Leszek Kołakowski powiedział w jednej ze swoich książek, że jest tu jakaś jakby sprzeczność w pojęciu Boga chrześcijańskiego, który jest jednocześnie absolutem, a jednocześnie jest Bogiem miłości. No, może należałoby powiedzieć po prostu, że Bóg jest absolutem miłości właśnie. Ale nie chcę tutaj Państwa wciągać w takie, że tak powiem, bardzo trudne filozoficzne rozważania, zresztą ja sama nie jestem zupełnie filozofem. I tylko chciałam powiedzieć jeszcze jedno. Mianowicie tutaj Bóg mówi jestem dla was, bo to jest to, w tym jestem jest to ukryte. Zobaczycie mnie, kim będę. Jestem tym, którym będę. Zobaczycie mnie, kim będę. To jest jedna rzecz bardzo ważna. To jest poznacie mnie z waszych dziejów, w waszej historii. Zobaczycie mnie, będziecie mnie poznawać w miarę przeżywania waszych własnych dziejów. To dotyczy, proszę Państwa, nie tylko Izraela. Każdy z nas poznaje Boga, jeśli tylko tego chce, z własnej historii, z własnego życia. I ta nasze poznanie wzrasta w miarę im bardziej się na to zgadzamy, że Bóg jest sobą, a nie jest takim cielcem, takim złotym cielcem, jaki to zrobią dla Jahwe, pod jaką postacią będą chcieli przedstawić Jahwe potem
no, pozostawieni u stóp Synaju Izraelici, i do czego zmuszą zresztą, do stworzenia tego cielca, do zrobienia tego cielca zmuszą Aarona. Bo łatwiej zrobić sobie posąg, wyobrażenie Pana Boga, niż otworzyć się naprawdę o nim. Zdecydowanie łatwiej i bezpieczniej. Dlatego, że taki posąg to będzie robił to, co ja będę chciała. Co gorsze, my sami często, sami nie wiedząc, nie zdając sobie z tego sprawy, my czcimy właśnie takiego, my jesteśmy gotowi czcić Boga, ale właśnie takiego, który my sobie zrobimy, który sobie zrobimy na swój własny, według twojego, swoich własnych przepisów, prawda? Takiego Boga, który nie będzie decydował o tym, gdzie ja mam iść, tylko ja go z całą ceremonią wsadzę na jakiś wóz, czy gdzieś ja go poprowadzę, prawda? I będę miała poczucie, że idę z Bogiem. Tymczasem to jest zresztą temat, który ja bym jeszcze chętnie poruszyła osobno, bo to jest bardzo ważna rzecz. A tutaj jeszcze jedna uwaga. Jeśli autor biblijny nie miał pojęcia o tym, co jestem, to można wyczytać z tych słów jestem, który jestem. On mógł jeszcze zrozumieć to w ten sposób, że no, jakby jest rzeczywiście Bogiem, który naprawdę jest, podczas kiedy inni bogowie to nie są tak naprawdę bogami, prawda? Więc to jeszcze też było możliwe. Ale na pewno nie myślał o bycie absolutnym, bo nie miał takiego wyobrażenia, nie miał takiego pojęcia. Ale to jest jeden z tych przykładów, które ja bardzo lubię. Ja lubię mówić o Biblii wielowarstwowej. Mianowicie, tutaj się do pewnego momentu zgodzimy się wszyscy, to znaczy i wierzący, i niewierzący. To znaczy powiemy, no tak, on nie miał jeszcze tej koncepcji, dopiero późniejsze pokolenia, kiedy się myśl filozoficzna rozwinęła, no to w ten sposób zrozumiały, innym słowem włożyły niejako w te słowa takie znaczenie. Ale człowiek wierzący pójdzie krok dalej, czego oczywiście nasi bracia niewierzący no nie mogą zaakceptować, ale warto im powiedzieć, jak my to rozumiemy. Autor biblijny nie wiedział jeszcze w pełni, co mówi, ale Bóg ukrył w tych słowach także i tą prawdę o sobie. Tą prawdę, którą potem odkryją ludzie w miarę wzrostu, rozwoju myśli filozoficznej. Zresztą muszę powiedzieć, tutaj mam ochotę dodać coś, co nie dotyczy bezpośrednio Biblii. Mianowicie jest taki mędrzec grecki, Plutarch, żyjący na przełomie I i II wieku naszej ery, który był poza wszystkim, był też bardzo, był filozofem, bronił politeizmu, bronił tradycyjnych wierzeń, natomiast sam był absolutnym monoteistą, chociaż tym nie wiedział. I jest takie bardzo piękne miejsce, bo my tego znamy najczęściej jako autora, jeżeli w ogóle znamy go, to znamy go jako autora żywotów sławnych mężów. Ale on pisał też bardzo dużo dzieł filozoficznych. I takie jest to nieduże takie pisemko, traktat o literze E. On był przez 20 lat kapłanem Apollona w Delfach, wielkiej wyroczni Delfach. I tam pisał, że jak się zbliża człowiek, pod pielgrzym podchodzi do świątyni delfickiej, to tam widzi na murze literę E. I że to należy właśnie przeczytać, tylko przeczytać nie jako E, tylko jako EI. Po grecku zresztą to w tym czasie będzie już czytane jako i, ale to jest, chodzi o ej. I ej to znaczy jesteś. I Plutarch mówi, że to jest jedyne imię, którym można, należy powitać Boga. Bo tylko On naprawdę jest. A my jesteśmy tylko, my mamy tylko udział w Jego bycie. A On jeden jest naprawdę. Czyli tak On nie był obrzezany, nie był ochrzczony, ale intuicję miał. Nie, ale właśnie tutaj to jest, i to mnie się tak bardzo łączy z tym
właśnie objawieniem Mojżeszowi na pustyni, gdzie no, te teksty nie mają nic ze sobą wspólnego. To znaczy, Plutarchowi nigdy się nie śniło o tym tekście Księgi Wyjścia. I myślę, że nigdy mu się nie śniło, że będzie wspominany w Radiu Józef na 96,5 MHz i że będzie wspominany przez panią profesor Annę Świderkówną w audycji Prawie Wszystko o Biblii. W każdym razie dziękuję pani profesor. Myślę, że każdy teraz, kto wróci do tego zdania w Księdze Wyjścia w 3 rozdziale, będzie, no, szybko przeczyta, a znacznie dłużej będzie się zastanawiał. Mam nadzieję i żegnam się z państwem bardzo serdecznie, tylko ja ciągle czekam na pytania. Mówię uczciwie, już w tej chwili to nie, bo w tej chwili się już nasz czas skończył, ale przecież jest godzina, więc moglibyśmy troszkę ze sobą porozmawiać. Mam nadzieję, że może za tydzień. Są również możliwości, poza zadzwonieniem do audycji, możliwość zadania pytania poprzez stronę internetową www.sielskiefale.pl. Tam trzeba wejść w taki dział audycje i tam jest opis audycji Prawie Wszystko o Biblii. Tam również są zamieszczone pliki dźwiękowe z zapisem audycji z panią profesor Świderkówną. Można też po prostu napisać list Radio Józef, ulica Łazienkowska 14, 00 449, Warszawa, z dopiskiem audycja Prawie Wszystko o Biblii. Ja również bardzo dziękuję za bycie z nami przez ten czas. Do usłyszenia. Ja dziękuję pani, dziękuję słuchaczom. Prawie wszystko o Biblii.